TVG-9, Klaudiusz Wesołek. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwu zadać pytanie w nawiązaniu do tego, co było wcześniej powiedziane. Chodzi mi o to, czy czasem nie daliśmy się manewrować w budowanie ich, no, tej tak zwanej demokracji czy pseudodemokracji. Zamiast może przez te 20 lat należało skupić się na jakiejś pracy edukacyjnej, na budowie własnych mediów, a nie właśnie wbudowanie tej fasady, za którą się kryje dalej to samo więzienie. To raczej nie pseudodemokracja, bo jeżeli w obozie koncentracyjnym będą się odbywały co roku wybory komendanta, to będzie demokracja. I my mamy tego typu demokrację. To znaczy nam no w tym sensie zamiast tak. Wolności, za którą tęskniliśmy i nie umieliśmy jej wyartykułować, zafundowano nam możliwość wrzucania karteczki do pudełeczka. A więzienie jak było, tak jest. Czyli nadal my pracujemy na władzę, a władza nas karmi, leczy, ubiera, prawda? O wszystkim, o naszych wszystkich sprawach decyduje władza publiczna, spod działania której nie możemy wyjść, czyli nie możemy wyjść na wolność, nie ma kawałka wolności. To jest jedno wielkie więzienie ogólnonarodowe, tylko z taką możliwością plebiscytarnego wyboru komendantury. Jeżeli chcemy mieć teraz małego i grubego, to będzie mały i gruby w telewizji, jak chcemy mieć duży i chudy, to będziemy mieć dużego i chudego, żeby nam się podobał. Bo jak nam się podobają ci, którzy są pokazywani w telewizji, to mamy mniejsze inklinacje do buntu przeciwko tej zastanej rzeczywistości. Bo tacy fajni tak fajnie gadają, nie? To jest tylko dla łagodzenia takich odruchów naszego buntu. Natomiast de facto i tak my na nich pracujemy, więc co mi z tego, że on jest ładny, prawda? Kiedyś był byle jaki, był bardzo siermiężny, a dzisiaj są w garniturach Armaniego. Dobra, ale pytanie... Ja muszę więcej na te garnitury Armaniego pracować teraz, niż kiedyś za Gomułki na kufajki tych wszystkich prominentów. Tylko pytanie, gdzie popełniliśmy my błąd? Czy popełniliśmy błąd, czy byliśmy po prostu za słabi? Po prostu nie mieliśmy szansy. Może to nie jest błąd. Jeżeli powiedzmy o błędzie politycznym, to ostatnim poważnym błędem politycznym było Powstanie Warszawskie, które zlikwidowało ostatnią elitę intelektualną narodu. Po prostu została fizycznie wytłuczona. A trudno winić łysego za to, że jest łysy. I tak samo ludzie, którzy intelektualnie nie są w stanie zrozumieć problemów, przed którymi stoi państwo i społeczeństwo, to trudno ich za to obwiniać. Po prostu ludzie nie rozumieją, o co należy walczyć. No przecież od starożytności znana jest sentencja, że nie ma chleba bez wolności. Ludzie, jeżeli z desperacji i z głodu łapią za kosy, to wychodząc na ulicę nie powinni żądać chleba, tylko wolności. Jeżeli żądają chleba, to dostaną chleb i będą nadal parobkami i niewolnikami. Poprawią po prostu, zreformują sobie więzienie, dostaną trochę więcej chleba, bo widocznie trzeba im troszeczkę popuścić, bo prawidłowość jest taka, że iloczyn chleba i igrzysk musi być wielkością stałą. Jeżeli się to trochę przegnie, jeżeli powiedzmy chleba się poskąpi, a igrzysk się za bardzo nie rozwinie, to się ludzie buntują. Jak dochodzi do buntu, no to muszą trochę tego chleba dołożyć. Ale ludzie nadal pracują na kastę władców. Nadal jesteśmy taką formułą jak Egipt starożytny. Piramidy budujemy, tylko po co? Nikt w nich nie będzie mieszkał. I my w tej chwili też pracujemy i pracujemy i pracujemy, nic z tego nie mamy. Oni się szczycą, jaki to budżet państwa jest wielki, tylko że my nie mamy na chleb, no nie mamy co jeść. Jesteśmy nędzarzami, bo pracujemy cały czas na władzę. A to dlatego, że w takiej masowej skali nie rozumiemy, że celem naszym powinna być wolność jednostki. Powinniśmy nie naprawiać tego państwa, tylko zgodzić się na jego likwidację i na gruzach tej państwowości ukonstytuować państwo normalne, które będzie ochraniać wolność każdego z nas z osobna. Żeby każdy mógł żyć swoim życiem. Tak, tylko kto to ma robić i jak? Bo już wiemy, ideę znamy, to już Pan przedstawił. Wyłącznie ten, kto dysponuje siłą, nie kartką wyborczą, bo ona jest śmiechu warta. Tylko ten, kto dysponuje siłą. Jak mamy stworzyć tą siłę? Nie, my nie stworzymy siły. Siłę to są karabiny, czołgi, samoloty. To jest siła i ktoś tą siłą dysponuje. Tylko on dysponuje w bardzo niecnym celu. On po prostu tą przestrzeń... No teoretycznie zdobywając władzę możemy przejąć tę siłę. Prędzej na razie dysponenci siły obecni, by nas wystrzelali, gdybyśmy zagrozili ich pozycji. Natomiast oni mogą ten kraj zmienić z dnia na dzień. Oni mogą jutro powiedzieć, że komuna się skończyła, teraz będzie normalnie. I byłoby od jutra normalnie. Bez problemu. I nikogo nie pytając, ilu jest za, a ilu jest przeciw, bo to nie ma znaczenia. Dobra, bo ale tych ludzi, którzy to trzymają w ręku, to nie przekonamy. Ale co możemy my zrobić? No, małymi kroczkami, powiedzmy. No właśnie. No. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w stanie przekonać, bo ci ludzie, jeżeli utrzymują się tyle czasu u władzy, to pewną inteligencję, a przynajmniej przebiegłość mają. To nie muszą być filozofowie w rozumieniu, powiedzmy, Grecji starożytnej, ale są to ludzie cwani, chytrzy, przebiegli, pracowici, czyli oni są intelektualnie dość sprawni i rozumieją to, że mogą być wielkimi królami małego śmietnika europejskiego. Tylko cóż im z tego? Czy nie lepiej myślę, że oni są właśnie o to chodzi. Kraju, tylko trzeba mieć odwagę proklamować niepodległość i powiedzieć, to jest nasz kraj i w naszym kraju będzie normalnie. I po prostu będzie normalnie. Nie pyta się, ile. Od razu mówię panu, nie wierzę w to. Proszę? Nie wierzę w to, że tak będzie. Ja wierzę. Tak? Ja? Że pan przekona? Tych, co trzymają? Ja wierzę, że jeżeli spokój społeczny nie da się utrzymać... Gloria victis. Tak, ja uważam, że jeżeli spokój społeczny nie da się utrzymać przy tych rozwiązaniach ustrojowych, to ci, którzy dysponują siłą, mogą się zdecydować na zmianę formuły państwowości. Mogą się zdecydować bez problemu i powiedzieć, w Polsce kraść nie będzie wolno i nie będziemy pytali, ilu jest za, ilu przeciw. Tylko nie wolno dlatego, że moralność na to nie pozwala i prawo będzie ustanowione w ochronie zasad moralnych. A może dlatego, że już się nakradli. Tak? No. I wtedy wróci moralność. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ale mnie jest wszystko jedno, jakim... osobiste intencje, bo ja nie chcę być Bogiem, który będzie rozgrzeszał i rozliczał poszczególne osoby. Natomiast chciałbym, żeby przyszła taka godzina zero, od której się powie, a teraz będzie normalnie. Mówi, dotychczas władza wam zabierała wszystko i karmiła, a teraz was nie będzie. Dobrze, ale pani Hania coś się pojawia powiedzieć. Pan zapytał, panie Klaudiuszu, o to, czy od początku nie trzeba było robić mediów, szkolnictwa, prawda? Tak, no to jednak 22 lata mamy w plecu poniekąd, przepraszam, mówię kolokwialnie. Z tym, że 22 lata temu, a nawet wcześniej, byliśmy tak przytłamszeni tą monopartyjnością wschodnią, że nam się wydawało, że to, co jest na zachodzie, wielość partii, że to jest dopiero wolność. Myśmy byli nieświadomi tego, nie dojrzeliśmy do pojmowania rzeczywistości Zachodu, jaką ona jest naprawdę, co ona ze sobą niesie. Podczas naszych 22 lat jeszcze zaczęła coraz bardziej zawiązywać się ta kula rosła Unia Europejska, stał się po tamtej stronie drugi kołchoz. Bardzo chętnie tam jeszcze wchodziliśmy, licząc oczywiście, że jakoś się wymkniemy spod skrzydeł wschodniego brata, jeżeli tam się troszkę przytulimy. Na ile to były błędy polityczne czy nie, ja tutaj w to nie wchodzę, bo to nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Ale po czasie zorientowaliśmy się, że mimo, że tutaj jest ileś partii w Polsce, a było jeszcze więcej z 15 lat temu, że opresyjność jest taka sama, jak była za tej monopartii. My dopiero teraz dojrzewamy do tego, że nasz polski Sejm, to co się nadzwyczaj cieszymy, że on tam jest w tej Warszawie, jest przeciwko nam. Co uchwała jest przeciwko nam. Tak. Więc wie pan, myśmy tego, nagle się, ludzie zaczynają się orientować, bo nam się udało, mamy polski Sejm, mamy partię, tu nasz premier albo nie nasz premier. Wszystko się okazuje, że to są wszystko ludzie tak naprawdę przeciwko nam i my w każdym domu musimy się codziennie bronić. Codziennie mówić, ja tego podatku nie zapłacę, tak? Ja przekupię policjanta, żeby mu nie zapłacić jakiś tam drogowego mandatu. Ja coś tam, ja coś tam. Mało tego, ciągle myślimy sobie, Panie Boże, jak to powinno być porządnie, tak? Żeby ta straszna fasada, którą jest ten kraj otoczony, tej pseudodemokracji, w ogóle, czy nie pseudo, to jest tak, no oczywiście pseudo, ale w ogóle samo hasło demokracja, czy to jest właściwa fasada? Jak to powinno być? Michał, jak to powinno być? Dlaczego my powinniśmy wrócić w myśleniu o państwie polskim? Moim zdaniem powinniśmy wrócić do... Znaczy, weryfikatorem praw i rozwiązań instytucjonalnych musi być kodeks moralny. Czyli muszą być podstawowe aksjomaty moralne i trzeba najpierw powiedzieć, władzo, nie kradnij.